to jest fakt, że każda osoba, która nie głosi poglądów antyrosyjskich w Polsce, ma przypiętą łatkę ruskiej onucy, rosyjskiego agenta, czy ruskiego agenta, bo to lepiej brzmi, i tak dalej, i tak dalej. Tego typu epitety oczywiście są na porządku dziennym, one się nasiliły po 24 lutego tego roku i to jest próba dyskredytacji, to jest próba wprowadzenia takiego ostracyzmu towarzyskiego, czy ostracyzmu publicznego, coś takiego, co istnieje na Zachodzie, to się nazywa cancel culture, czyli kultura wykluczenia. Próbuje się rzeczywiście wykluczyć z życia publicznego osoby, które nie głoszą pożądanych przez władzę, przez mainstream poglądów, czyli tych poglądów, które dzisiaj narzucają Polsce Stany Zjednoczone, bo to jest clue i istota całej rzeczy. Ale żeby nie popadać w tę dygresję, to skończę tylko swoją myśl. Absolutnie jestem przeciwny determinizmowi historycznemu. To, że Polska toczyła z jakimś państwem, czy z jakimś narodem wojny od set lat, od tysiąc, czy od, jak niektórzy mówią, nawet od tysiąclecia, patrząc na Niemcy, wcale nie znaczy, że jesteśmy absolutnie skazani na wojnę z Niemcami, z Rosją, z Ukrainą, czy z innymi państwami. To, że mamy niezasypane podziały, jakieś historyczne, jakieś resentymenty, to absolutnie nie rzutuje dzisiaj w sposób deterministyczny, czyli nie skazuje nas automatycznie na jakiś konflikt. Oczywiście historii się nie da wymazać, o historii trzeba pamiętać, pamięć historyczną należy pielęgnować, ale spójrzmy na relacje polsko-niemieckie. Mimo tej wielkiej traumy w relacjach wzajemnych udało się na tyle znormalizować te relacje, że jest możliwa współpraca gospodarcza i to na bardzo wysokim poziomie, co nie znaczy, że Niemcy nie zagrażają Polsce, o czym już wspomniałem. I drugi argument, argument determinizmu geograficznego, że Polska w tym położeniu, a nie innym geograficznym, jest skazana na wojnę z Rosją. No ja absolutnie takiego argumentu nie kupuję. Uważam, że położenie geograficzne Polski jest bardzo korzystne z punktu widzenia geoekonomicznego, czyli zdolności do wykorzystania położenia tranzytowego na osi północ, południe i wschód, zachód, do budowy potęgi gospodarczej. No i ostatni element tej całej układanki, jeżeli odrzucimy determinizm historyczny, determinizm geograficzny i zastanowimy się nad przyczyną tego konfliktu, który dzisiaj w tej nowej formie obserwujemy na Ukrainie, w tej nowej formie, czyli w tej formie otwartej wojny od 24 lutego bieżącego roku, no to musimy sobie zdać sprawę o jego przyczyny. Czy tutaj chodzi o jakieś animozje między Rosjanami a Ukraińcami, czy rzeczywiście jest, czy to chodzi o rosyjski neoimperializm, czy rzeczywiście sprawa jest znacznie głębsza. Moim zdaniem, opierając się na świetnych pracach m.in. Johna Mearsheimera, amerykańskiego neorealisty, uważam, że absolutnie gra nie toczy się o samą Ukrainę. Gra się toczy o nowy układ sił międzynarodowych, o nową architekturę bezpieczeństwa w Europie. Gra się toczy o powstrzymanie także hegemonii liberalnej Stanów Zjednoczonych, a z punktu widzenia Waszyngtonu o utrzymanie tejże hegemonii liberalnej. I wyobraźmy sobie sytuację, że to Rosjanie próbują tworzyć bazy wojskowe w Meksyku, w Kanadzie, gdzieś w okolicy granic ze Stanami Zjednoczonymi, czy nawet na Kubie, jak Stany Zjednoczone by zareagowały, gdyby Meksyk czy Kanada chciały wstąpić do ODKB, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, takiego rosyjskiego NATO. Moim zdaniem natychmiast by nastąpiła jakaś rewolta w Meksyku, jakiś pucz wojskowy w Kanadzie, albo że jakaś rewolucja, kolorowa rewolucja w Kanadzie, coś takiego, ewentualnie otwarta zbrojna interwencja amerykańska. Musimy sobie zdawać sprawę, że każde mocarstwo chroni swoje strefy wpływów, chroni swoje strefy buforowe i tak warto patrzeć również na ten konflikt na Ukrainie. Gdyby Polska nie angażowała się we wspieranie kolorowej rewolucji na Białorusi po ostatnich wyborach prezydenckich, gdyby nie wspierała tak mocno opozycji, nie budowała domu białoruskiego na terytorium Polski, gdyby polscy politycy nie mówili o tworzeniu jakiegoś alternatywnego rządu na emigracji białoruskiego, nie wspierali tych dążeń odśrodkowych, gdyby nie wspierali polityki prometejskiej, nie bawili się w jakieś koncepcje zupełnie mityczne, jak Międzymorze, nie próbowali wciągać Ukrainy do NATO, tylko starali się realizować
realizować interes gospodarczy państwa polskiego i oparty na koncepcji zero wrogów wśród sąsiadów i budowy polskiego mocarstwa gospodarczego, nie jakiegoś bloku polityczno-militarnego, to uważam, że te kwestie normalizacji relacji z Rosją przyszłyby w sposób absolutnie naturalny, ponieważ między naszymi państwami, między naszymi narodami nie ma przeciwieństw poza ideologicznymi, nie ma jakichś przeszkód we współpracy wzajemnej poza ideologią. Rosja nie rości sobie żadnych, nie ma żadnych roszczeń terytorialnych wobec państwa polskiego, nie ma problemu mniejszości rosyjskiej w Polsce, polskiej w Rosji, nie ma problemów narodowościowych, etnicznych, religijnych, nie ma problemów, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, bo ta współpraca była, przecież rozwijała się całkiem nieźle, przypomnijmy sobie chociażby mały ruch graniczny między Polską a obwodem kaliningradzkim, jeśli chodzi o także import surowców energetycznych z Rosji i tak dalej, i tak dalej. Zresztą także ten rząd przecież pobił wszelkie rekordy, jeśli chodzi o import rosyjskiego węgla do Polski, prawda? Nigdy takiej skali nie było i to nikomu nie przeszkadzało do pewnego czasu. Do pewnego czasu, w którym Stany Zjednoczone postanowiły osłabić Rosję cudzymi rękami, czyli rękami Ukraińców i być może także Polaków. Niewątpliwie każda wojna pociąga za sobą zbrodnie i no nie łudźmy się, każda wojna otwarta, nie chcę powiedzieć pełnoskalowa, bo tutaj jeszcze nie mamy pełnej mobilizacji powszechnej chociażby, czy nie mamy mobilizacji powszechnej ze strony Federacji Rosyjskiej, a te siły, które Rosjanie rzucili na Ukrainę, to jest absolutnie sprzeczne w ogóle z rosyjską doktryną wojenną i z zasadami sztuki wojennej. Nie rzuca się sił słabszych jako najeźdźca, jako agresor na siły, którymi dysponuje obrońca dwukrotnie większe. Więc to jest absolutnie sprzeczne ze zasadami sztuki wojennej, podobnie jak nie brak uderzeń w centra kierowania państwem, w centra dowodzenia, węzły kolejowe, wciągi logistyczne itd., itd. Cały czas przecież broń z zachodu podąża na Ukrainę właściwie bez żadnego problemu i tutaj Rosjanie stosują bardzo ograniczone uderzenia, jeśli chodzi o te sprawy. To jest dziwna wojna, to warto to nadmienić. Natomiast ja chciałbym podkreślić i to też gwoli ścisłości absolutnie potępiam wojny, wszelkie rodzaje przemocy nie tylko tej w stosunkach międzynarodowych, ale tej w ogóle także w życiu powszednim, naszym takim powiedzmy czysto ludzkim i wojna napastnicza jest czymś godnym potępienia i absolutnie nie usprawiedliwiam tutaj ani Władimira Putina, ani establishmentu rosyjskiego. Uważam, że ta wojna jest godna potępienia, co nie znaczy, że nie można starać się i nie powinno się starać się tego zrozumieć na niwie naukowej, na niwie także akademickiej, jakie mechanizmy tutaj działają. Powiedział pan, że zbrodnie, jakie są częścią nieodłączną współczesnych i przeszłych wojen, absolutnie wykluczają możliwość współpracy. No, gdyby tak rzeczywiście było, że popełnione zbrodnie na ludności cywilnej absolutnie wykluczają możliwość współpracy z jakimkolwiek państwem, no to nie współpracowalibyśmy przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi, które są państwem, które dopuściło się najwięcej zbrodni na ludności cywilnej po roku 1991. Mam tutaj na myśli wojny napastnicze, które wszczynał establishment amerykański, chociażby w Iraku, czy to w Afganistanie, czy to bombardowanie Jugosławii, czy bombardowanie Libii i tak dalej, i tak dalej. Amerykańskie ośrodki intelektualne, akademickie, także te think tanki amerykańskie prowadzą takie szczegółowe wyliczenia, jeśli chodzi o liczbę ofiar cywilnych tych poszczególnych konfliktów i na potrzeby chociażby tej naszej rozmowy można przytoczyć kwestię samego Iraku, gdzie ofiar cywilnych tego konfliktu było ponad 400 tysięcy. To są liczby niewyobrażalne. To czyli skala okrucieństw, których dokonywa i zniszczeń i tych ofiar wśród cywilów, które dokonywały wojska amerykańskie, jest niewyobrażalna. Jeśli do tego dodamy bardzo brutalne tortury, które stosowały amerykańskie służby wywiadowcze, także niestety na terytorium Polski, ponieważ Amerykanie dopuścili się zbrodni przeciwko ludzkości,
ludzkości na, także na terytorium Polski. Mam na myśli tajne więzienie CIA w starych Kijgórzach, o czym już dzisiaj bardzo wielu nie chce pamiętać, a sprawa została udowodniona i to nie tylko przez dziennikarzy śledczych Washington Post, ale także przez śledztwo różnych międzynarodowych gremiów, czy to chociażby w tej sprawie śledztwo prowadził także Parlament Europejski i te sprawy zostały potwierdzone, że to więzienie istniało, że były tutaj tortury, no i jakoś to nie przeszkadza dzisiaj wszystkim tym obrońcom demokracji, praw człowieka współpracować właśnie z państwem, które dopuściło się zbrodni. No i możemy oczywiście sięgać po bardzo wiele przykładów okrucieństw, które dokonywali Francuzi, Belgowie, Niemcy, Włosi w najnowszej historii i to jakby nie przeszkadza współpracować z tymi państwami, więc ja bym tutaj absolutnie oddzielał kwestię takiej etyki indywidualnej od etyki w relacjach międzypaństwowych, bo doskonale wiemy, że ona jest różna i to nie trzeba czytać Machiavellego, żeby o tym wiedzieć. Absolutnie uważam, że powinniśmy postępować tutaj pragmatycznie i przede wszystkim chronić nasz własny interes, w tym interes gospodarczy. Odpowiadając na drugą część pańskiej polemiki, czy pańskiego pytania, że rosyjski imperializm absolutnie wyklucza możliwość współpracy z tym państwem, no to przede wszystkim trzeba poznać genezę tego imperializmu i tej myśli imperialnej. Jeżeli zagłębimy się w te koncepcje, to zobaczymy, że dzisiaj to, co realizuje Rosja, czy właściwie co realizuje od końca 99 roku, to jest koncepcja Wadima Cymburskiego, to jest koncepcja budowy Rosji, wyspy Rosji jako niezależnej cywilizacji, można powiedzieć nawet, że samowystarczalnej, co zresztą prawdopodobnie się pogłębi teraz od tego roku, i która zabezpiecza swoje interesy na obszarze tak zwanego wielkiego limitrofu. Rosja ma bardzo konkretne plany, jeśli chodzi o te kwestie budowy tego wielkiego limitrofu i przede wszystkim koncentruje swoją aktywność na obszarze postsowieckim. To jest obszar najistotniejszy dla Federacji Rosyjskiej, która jako mocarstwo chce sobie zagwarantować po prostu strefę buforową. Oprócz tego i tutaj jest kwestia oczywiście bardzo dyskusyjna, chce sobie stworzyć pewną strefę neutralną wokół tego swojego obszaru, tak zwanej bliskiej zagranicy. I stąd ta propozycja Siergieja Ławrowa z grudnia 2021 roku, aby no, tutaj porozumieć się z Zachodem na temat nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie. I moim zdaniem jakby kwestia nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie jest dzisiaj kwestią otwartą. I to nie jest tak, że dzisiaj nie można negocjować nowego traktatu bezpieczeństwa w Europie. Moim zdaniem jak najbardziej go można negocjować. Punktem absolutnie zapalnym i taką ością w gardle, która stoi dzisiaj w tych relacjach międzynarodowych, jest kwestia obecności amerykańskiej. Tak, Rosjanie nie chcieliby baz natowskich, nazwijmy to w ten sposób, ale przede wszystkim chodzi oczywiście o bazy amerykańskie w Europie, ale proszę mi wierzyć, że również całkiem spora część establishmentu francuskiego czy niemieckiego nie życzy sobie amerykańskiej obecności wojskowej na kontynencie, ponieważ to się ma nijak, jeśli chodzi o autonomię strategiczną Europy. I jeżeli mówimy tutaj o jakichś planach pogłębienia z takiej strategicznej autonomii i też budowy Unii Europejskiej jako liczącego się gracza, no to wiadomo, przy tym uzależnieniu od polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych będzie to bardzo trudne do zrealizowania, no bo chociażby zobaczmy na sprawę relacji gospodarczych z Chinami. W interesie Polski, w interesie Niemiec, w interesie Francji, w interesie Rosji jest ożywiona współpraca gospodarcza z Chinami. Wykorzystanie koncepcji nowego jedwabnego szlaku, jednego pasa, jednej drogi, budowa tych powiązań równoleżnikowych na osi wschód-zachód z Chinami. Natomiast z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest powstrzymanie tej współpracy i tak, aby odciągać Chiny, odciągać państwa europejskie od współpracy z Chinami, aby utrącić ten projekt nowego jedwabnego szlaku, bo czarnym snem amerykańskich strategów jest integracja Eurazji. W sensie gospodarczym, w sensie politycznym, w sensie tych wszystkich powiązań, które zresztą zakłada także koncepcja jednego pasa i jednej drogi. No, nasze doświadczenia nam jasno wskazują, że bycie w sojuszu z państwami anglosaskimi oznacza
bycie tak naprawdę przedmiotem polityki mocarstw, bycie zderzakiem strategicznym. W interesie Wielkiej Brytanii, myślę tutaj o roku 1939, absolutnie nie była realna pomoc dla II Rzeczypospolitej, ale to, aby stosować tak zwany backpassing, czyli przerzucanie odpowiedzialności, aby Polska stanowiła ten właśnie, jak określiłem, zderzak strategiczny, który po pierwsze da czas, osłabi mocarstwa lądowe i pozwoli Wielkiej Brytanii na złapanie tego oddechu i przeciwstawienie się tym mocarstwom lądowym. Nie inaczej zresztą było w okresie zimnej wojny i obecnie również moim zdaniem po 1989 roku Polska również w polityce i w strategii amerykańskiej pełni rolę takiego zderzaka strategicznego, którego celem jest rozdzielanie Niemiec i Rosji i w razie jakiejś konfrontacji osłabianie jednego bądź drugiego państwa. Bardzo dobitnie to określił dr George Friedman, znana postać, znany strateg amerykański, który powiedział, że Stanom Zjednoczonym jest potrzebny, cytuję, kordon sanitarny w tej części Europy i to Polska ma stanowić jego absolutny filar. Oczywiście Ukraina również jest traktowana jako element kordonu sanitarnego. Zbigniew Brzeziński, nieżyjący już profesor, geostrateg, określił to mianem sfożnia geopolitycznego i po upadku ewentualnym Ukrainy to Polska miałaby być kolejnym sfożniem geopolitycznym, czyli właśnie takim amerykańskim zderzakiem, który ma rozdzielać Niemcy od Rosji i stanowić w razie czego element osłabiania jednego z tych państw, także ewentualnie militarnego. I to widzimy cały czas. Natomiast ta strategia jest szalenie niebezpieczna z punktu widzenia Polski. Po pierwsze, sprowadza nas nie do podmiotu, a do przedmiotu polityki międzynarodowej. Po drugie, czyni z nas kraj nastawiony konfrontacyjnie. I po trzecie wreszcie, gdyby doszło do jakiegokolwiek większego konfliktu na terytorium Polski, to musimy sobie zdawać sprawę także z groźby, że tak powiem, strategicznego odciągnięcia odpowiedzialności amerykańskiej. Jeżeli doszłoby do jakiegoś potencjalnego większego konfliktu w naszej części Europy, jeszcze większego niż ten na Ukrainie, który obserwujemy od 24 lutego, to musimy sobie zdawać sprawę, że Stany Zjednoczone mają co najmniej dwa inne geostrategiczne kierunki, o wiele dla nich istotniejsze, o wiele dla nich ważniejsze i gdyby tam doszło do jakiegokolwiek konfliktu, do jakiegokolwiek punktu zapalnego, to możemy pozostać osamotnieni w tej walce, będąc między dwoma mocarstwami.